Orędzie Matki Bożej dla parafii w Mediugorju i dla świata z 25 stycznia 2022 roku. Drogie dzieci, dziś zachęcam Was, abyście powrócili do osobistej modlitwy. Dzieci, nie zapominajcie, że Szatan jest silny i chce przyciągnąć jak najwięcej dusz. Dlatego czuwajcie na modlitwie, nie śpijcie, bądźcie zdecydowani w czynieniu dobra. Ja jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję że odpowiedzieliście na moje wezwanie.